Ustawa reguluje, że banki muszą wprowadzić od 8 sierpnia rachunek podstawowy do swojej oferty i reguluje też wiele kwestii związanych na przykład z tym, ile mogą wynosić prowizje w przypadku tego rodzaju kont. Samo prowadzenie takiego rachunku, ale też korzystanie z karty do niego wydanej musi być bezpłatne. Bezpłatnie też banki muszą pozwolić nam co miesiąc wykonać 5 wypłat z bankomatów obcych i 5 bezpłatnych przelewów. Nie każdy może taki rachunek otworzyć. To jest oferta tylko i wyłącznie dla osób, którzy nie mają jeszcze żadnego konta w złotych w żadnym banku. Banki musiały wprowadzić tego rodzaju rachunki, rzeczywiście zastosowały się do tego, wprowadziły konta, ale no, raczej nie są z tego powodu jakoś bardzo zadowolone, dlatego że nie tylko nie mogą naliczać tych podstawowych opłat, ale też takim rachunkiem podstawowym nie może być powiązany żaden produkt kredytowy. W Polsce mamy dwie duże grupy, które dość, powiedzmy, rzadko korzystają z rachunków bankowych, czyli osoby młode i osoby starsze. No i chodziło o to, żeby nie było tej bariery w postaci dodatkowych kosztów, żeby te osoby, które tych kont nie mają, żeby się na to zdecydowały, żeby nie były wykluczone na przykład z możliwości korzystania z jakichś produktów czy też usług elektronicznych. No i teraz będą mogły z tego korzystać i nie będą z tego tytułu musiały ponosić jakichś dodatkowych opłat.